Cześć, witam Was serdecznie, jestem Razorblade, oto są nasze przygody w F1 Manager 2023 i próba przywrócenia wielkości Williams Racing. Na początku dzisiejszego odcinka chciałem Was bardzo serdecznie przeprosić, ponieważ komentarz do wyścigu o Grand Prix Holandii musiałem dograć po zakończeniu całego nagrania. Nie wiem z jakich powodów, ale po prostu nie nagrało mi się cały komentarz na żywo, więc teraz w dniu dzisiejszym będzie on po prostu dograny. Mam nadzieję, że nie będzie Wam bardzo jakoś mocno przeszkadzało to i że będzie w miarę fajnie i tak się oglądało. A teraz zapraszam. Na początku sprawdzimy pocztę oczywiście i mamy niewykorzystanych skautów, więc nie potrzebujemy ich za bardzo wykorzystywać, ale może, no właśnie, kierowców jest wszędzie. Mamy tych najważniejszych, najbardziej by zależało nam na Pierre Gasly. Perez, który jest już starszy, nie jest w ogóle zainteresowany dołączeniem do nas, ale możemy go prześledzić, zobaczyć, co on tam potrafi. Może z czasem, kto wie. Właśnie, Lance Stroll, no, niby nie jest kierowcą jakimś zdecydowanie lepszym od Alexa. Zależy mi najbardziej na Pierre Gaslym, żeby był bardziej zainteresowany. Może ktoś z innego działu? Oczywiście Enrico Cardile do nas dołączy po tym sezonie, więc tutaj nie jest nam potrzebna żadna zmiana w tym aspekcie. Dyrektorzy techniczni, no właśnie przed chwilą patrzyłem. Myśl. Dział aerodynamiki również. Dirk jest no bardzo dobrym szefem. Pozostali nie są zainteresowani dołączeniem do nas na chwilę obecną. To jeszcze nie ten poziom Williamsa. Inżynierzy wyścigowi. No właśnie, nasi są najlepsi. Poza tym to co? Ferrari, Mercedes. Peter Bonington dołączył do Red Bulla, a Gianpiero Lambias jest w Ferrari. O proszę, takie zmiany jeszcze się podziały. Nie zwróciłem na to wcześniej uwagi, więc interesujące. Wśród dyrektorów do spraw sportowych również niewiele możemy mieć upgrade'u. Także prześledźmy George. No, George nie będzie na pewno zainteresowany dołączeniem do Williamsa z powrotem. Lance. No, prześledźmy sobie Lance'a. Być może się w końcu na niego zdecydujemy, jednak Alex ostatnio zawodzi. A teraz przygotowujemy się do wyścigu o Grand Prix Holandii, więc musimy ustalić nasze cele. Miejsce w kwalifikacjach są 12 jednym kierowcą, więc spróbujemy dotrzeć do Q2 również jednym kierowcą. Pozycja na finiszu 12, ok, pasa w kwalifikacjach. Alex w tym odcinku na pewno weźmie karę silnikową, więc zobaczymy, jak gra zareaguje na tą pasę w kwalifikacjach dwoma kierowcami na 14 pozycji. No cóż, przekonamy się. Bo karę startowa to będzie, o, miliard miejsc. No dobrze, wszystko mamy gotowe, a więc powoli udajmy się do weekendu wyścigowego. A Grand Prix Holandii przywita nas ulewą, więc interesujące, już w sobotę mają być opady deszczu. No dobrze, no skoro taka sytuacja, to nic na to nie poradzimy. Udajmy się do treningów. How's the balance? I'm happy. No i w drugiej sesji treningowej tutaj mamy zderzenie wielu samochodów. Wiem, że to jest Tio Porsche i zobaczycie za moment powtórkę tego wydarzenia. Tio na koniec dostanie za nie karę i nie wiem, co wy sądzicie. Ja się z tą karą nie zgadzam. Moim zdaniem to jest ewidentnie wina K-Maga, który tutaj stracił panowanie i próbował się wcisnąć po wewnętrznej. No ale niestety, karę dostał ostatecznie Tio. I nic już na to nie poradzimy. Natomiast udało nam się wykręcić świetne zadowolenie z konfiguracji. 100% u Tio Porsche i 97% u Alexa. Daje to naprawdę kawał dobrej roboty. Let's hope the teams took full advantage of practice. It's time for qualifying. Good overtaking spots at Zandvoort are few and far between. So there's a lot of pressure to get qualifying just right. Drivers will be hoping for good downforce from their car setup to keep them on the track through the long sweeping corners.
There, of course, we've got Nico Hülkenberg. How do you think he's faring heading into qualifying? They had an excellent performance in practice, setting a solid lap time. They must be feeling confident. But confidence doesn't necessarily mean success in Formula One. Good point, Karun. Let's get on with qualifying. No ale Karun zauważył ważną rzecz. Na Zandvoort ciężko się wyprzedza, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało konkretnie w wyścigu. A my musimy najpierw zakończyć kwalifikację. Niestety kary dla obu kierowców to nie jest to, co mnie interesuje, ale zgodnie z zapowiedzią kara silnikowa dla Alexa. Nie stać nas na karę silnikową, żeby równocześnie wziąć dla Tio Prusche, więc tutaj już pierwsze 5 milionów, do tego 2,5 miliona za kolejny IRS i jeszcze do tego dojdzie nam milion za skrzynię biegów. No po prostu genialnie. Ostatnie kraksy Alexa swoje spowodowały. U Tio również musimy wymienić oczywiście części silnikowe na takie, które już oczywiście używał. No ale nie może jeździć na naszych, nazwijmy je, treningowych. No dobrze, wszystko mamy gotowe, więc rozpocznijmy kwalifikacje. Pamiętajmy, w sobotę zapowiedziany deszcz. Tak, wiemy, kara będzie oczywiście, jak najbardziej. W sobotę zapowiedziany deszcz, więc zobaczymy, czy już w kwalifikacjach on ma spaść. I spadnie w miarę szybko, więc chłopaków trzeba wysłać momentalnie. Tutaj Alex, myślę, że zrobi za... pojedzie pierwszy i spróbuje zrobić tunel aerodynamiczny dla Tio. Więc wyjeżdżać, panowie, wyjeżdżać, robić szybkie kółko, nie utknąć w korku i... proszę, Ferrari z tyłu też już wyjechało. Matko, jaki tłum się teraz zrobił w alei serwisowej. Wszyscy chcą zdążyć koniecznie przed deszczem. No co wcale mnie nie dziwi. No dobra, rozpoczynamy szybkie kółko. Tam raczej Pereza nie powinni dogonić. Dawać, dawać. Alex, podciągaj Tio. I wpadają na metę. Alex, Tio. Tio jest szybszy od Alexa o prawie pół sekundy. Bardzo ładnie. Zjechaliśmy do alei serwisowej. Już zaczęło padać. Już jest. I dwa McLareny są poza piętnastką. A my, panie i panowie, awansowaliśmy właśnie do Q2. Teraz dopiero mówisz. Panie, jest już mokro. Carlos Sainz z trudem awansuje również. No i tak jak przewidziałem, zobaczmy jeszcze na kary. George Russell będzie miał karę, Nico Hülkenberg również, więc to są pewnie kary silnikowe. Lando Norris i Oscar Piastri już się pożegnali, podobnie jak K-Mac. A my drugą część kwalifikacji zaczynamy na przejściowych oponach. Interesujące, co tam się podzieje. Też będzie trzeba szybciutko sprawdzić. Rozpocznijmy Q2. No i również w tym przypadku widać, że później ten tor będzie mokry. On nie przeschnie, więc możemy wysłać chłopaków już na początku. Alex ponownie wyjedzie i Tio zaraz za nim. Zaczynam się trochę martwić o ten silnik Alexa, ale on tylko i wyłącznie na kwalifikacjach będzie używany. Znowu wielki, wielki ruch w alei serwisowej. Wszyscy natychmiast praktycznie wyjechali. Perez również. A i Perez późno, więc żeby nas nie przyblokował w żaden sposób. Patrzę już na szybkich okrążeniach. I mamy czerwoną flagę. Esteban Ocon na poboczu. Czyli coś wydarzyło się z bolidem Alpine. Now this was at turn 3. Oj. Dobra. Esteban obarwał. Szkoda, że nie zdążyliśmy ukończyć tego szybkiego okrążenia. Natomiast no... wiadomo, trzeba zjechać do alei serwisowej. Tor będzie mokry. Czyli będą kwalifikacje na w pełni deszczowych oponach. Tym bardziej żałuję, że nie udało nam się dokończyć tego okrążenia.
Alex, wrzucaj. W pełni deszczowe opony. Tio również. 20 minut przerwy. Ok. To gdybyśmy ukończyli okrążenie, to by było fenomenalnie, ale teraz no, znowu wyślemy chłopaków w tor. Nie będzie przesychał, więc tutaj nic się już nie zmieni. Wysyłamy Alexa, żeby zrobił tunel aerodynamiczny dla Tio. Oby się coś udało. No i tak, czy Albon powinien tyle jeździć na tym swoim nowym silniku? Cały czas mnie to zastanawia. Rozpoczynamy teraz szybkie okrążenie. Na pewno jeden kierowca już będzie za nami, więc to jest bardzo dobra wiadomość. Ponownie Tio, ale minimalnie szybszy od Alexa. Ojej, pospadali teraz. No dobra, jeszcze wielu kierowców wyjechało na drugie kółko, my Tio również wypuściliśmy, ale nikt się nie poprawił i na 8 i 9 pozycji Alexander Albon oraz Tio awansują do Q3. Fajna wiadomość. Nawet Tio jeszcze na koniec wyprzedził Sergio Pereza. Super, fantastycznie. Ta kara, no i tak będzie 3 pozycje dla Tio, jeśli dobrze pamiętam, za spowodowanie kolizji w treningu. Taka właśnie przysługuje. A Q3 rozpoczniemy na softach. I teraz czy Alexa wysłać jeszcze raz? Jak tam wyglądają te części bolidu? Jak tam wyglądają te silniki, które wrzuciliśmy? No, zastanawiam się cały czas, czy to w ogóle będzie miało ręce i nogi. 99%. Myślę, że warto. Myślę, że warto, żeby podciągnął Tio. Może akurat to coś da. Przekonamy się. Rozpocznijmy Q3. Chłopacy już na torze. Tam ponownie mają być opady deszczu, więc znowu zacznie się tłok. Okej, chłopacy są w miarę blisko siebie. Jest szansa, że Tio będzie miał tunel aerodynamiczny. Pojedźmy sobie to okrążenie razem z Tio. Zobaczmy, jak próbuje wywalczyć jak najlepszą pozycję. DRS już otwarty, no i ciśniemy. Dawaj Tio, dawaj. Zbieraj się tam za Alexem. Te kąty nachylenia na tym torze wyglądają no, fenomenalnie, ale na pewno jazda po nich, oczywiście na pewno sprawia kierowcom masę frajdy, ale jest wymagająca. Dawaj Tio, spinaj się. Ostatni nawrót. I teraz długi łuk i prosta startowa z włączonym DRS-em. Jak będziemy wyglądali czasowo? No. Alex już ukończył. Tio. Tio jest wolniejszy. Okej. 9-10 pozycja i zaczęło padać, także no cóż, skończyliśmy na 9-10 pozycji, zobaczymy jak ostatecznie będzie startował, znaczy Alexander Albon na 99% startuje jako ostatni, tak, więc tutaj się raczej nic nie zmieni. Tio, no zobaczymy, bo tam jeszcze kilku kierowców ma kary. It's race day, with the teams and drivers ready and raring to go. Zandvoort's highly banked corners make it one of the more unusual Grand Prix circuits. Dutch driver Max Verstappen won with a dominant lead here in 2021, driving the home fans to a frenzy as he did.
Karun, as far as Williams are concerned, what's the mood in the garage been like this weekend? To be honest, I think they'll be feeling great. The mood amongst the team has been very strong recently, and they'll be hoping to deliver again today. So let's see how the teams tackle this race today at the Dutch Grand Prix. No chcielibyśmy, ale mamy dwóch kierowców z karami, więc to mnie nie cieszy zbytnio. Ma być ulewa, więc zobaczymy kiedy. Okej, Tio wystartuje ostatecznie z 10 pozycji, więc jest okej, ale kasa przewidywaliśmy, pozycja 20. Tu się nic nie mogło zmienić w tym aspekcie. No dobrze, trzeba przygotować strategię, więc widzimy się już teraz. Pojedziemy dwa razy na softach i potem przejdziemy na przejściówki. Nie wiem, nie jestem przekonany, czy będą potrzebne w pełni deszczowe opony. Zresztą jak zobaczycie tutaj, no to jest ta linia, która... No jest gdzieś na granicy, tak? Jeżeli o to chodzi, więc ciekawe. Pamiętajmy o tym, że nasze centrum meteorologiczne nie jest na najwyższym poziomie, więc ono też nie idealnie będzie wszystko wskazywało. Nie dotankowałem odrobinę paliwa, jeżeli chodzi o Alexa, wrzuciłem mu już te części silnikowe, które były odrobinę używane, to nie są te w pełni nowe, ja bym chciał zostawić na kolejny wyścig na Monzę. Rozpocznijmy wyścig. Get ready for some fighting between the sand dunes, here at the Dutch Grand Prix. If Pierre Gasly's feeling the pressure, he's certainly not showing it. They find themselves starting in P7 and eyeing up a handful of points. So let's see what today has in store, shall we? No miejmy nadzieję przede wszystkim, że tych punktów Alpin nie dostanie, bo to jest nasz jeden z rywali. Pięć czerwonych świateł. I wystartowali. Spróbujmy sobie wystartować z pozycji Tio, proszę obejrzeć sobie ten wyścig. Yuki Tsunoda przed nami, Lance Stroll przed nami. Pierre Gasly, o, już było blisko do kontaktu. Daniel Ricciardo na 11 pozycji. Ściga się mocno z Tio, wciska się też tutaj. Tio, no bez takich, no. Z Alfa Romeo. Dawaj, Tio. Musimy ponaciskać oboma, zarówno Alexem, jak i Tio. Tam Alex z tyłu za K-Magiem cały czas też się trzyma. Stroll poradził sobie z Tsunodą. W ogóle Verstappen jest już przed Fernando Alonso, który startował z pole position. Bardzo szybko sobie poradził, Max. Poszczędzajmy odrobinę te opony. Lewis Hamilton i Charles Leclerc wystartowali na pośredniej mieszance. Interesująca strategia Mercedesa i Ferrari. Oni nie są raczej w stanie dojechać do fazy deszczu. No to Zarwort nie jest najlepszy do wyprzedzania. Poszczędzajmy trochę IRS-u i opony już. Najważniejsze to utrzymać się w strudze. Dawaj, Tio. Słuchajcie, mamy włączony DRS. Yuki Tsunoda wypadł z zasięgu DRS za Lancem Strollem, więc... No trzeba się za niego zabrać. Spróbuj przycisnąć teraz Tio. Bez naciskania na paliwo może. Ale podnieś agresję podczas wyprzedzania. Dawaj Tio. Zobaczmy to sobie na żywo. Jesteśmy w zasięgu. Yuki chyba nie powinien mieć DRS-u. Tak, nie ma, dobrze. Dawaj, Tio. Pięknie wyprzedzone. Musimy już obniżyć. Czekaj, bo tam się Yuki pojawia. Poczekaj. Nie daj się.
Yuki, odpuść. Widzieliśmy wyprzedzenie na żywo, ale tam Yuki cały czas się wychyla. Tio! Ciśnij! Dobra, użyjmy jeszcze trochę IRS-u. Yuki cały czas praktycznie bok w bok, 0,66 tysięcznych sekundy. Tio! Tio! No come on! Na oponach jeszcze dociśniemy i... Tak jest! Dobrze, dobrze. Teraz jeszcze dokończ ten... Mamy DRS, więc urwij się teraz kiem. W końcu, Tio. Come on, dobrze. Ale IRS-u trochę zużytego. Opony się nagrzały dość mocno. Alex tam próbuje walczyć, no próbuj bardziej, ale no my nie jesteśmy skupieni aż tak bardzo na Alexie. Może to błąd, może zaraz powinniśmy się do niego przerzucić. Tio jest tuż za Lewisem Hamiltonem. Lewis Hamilton jedzie oczywiście na pośredniej mieszance, ale jednak to jest siedmiokrotny mistrz świata, a Tio jest tuż, tuż za nim. Dobra, spróbujmy go również przeatakować. Dawaj Tio. Wszystko co tam mamy, wyprzedzamy Mercedesa. Come on. Jeszcze sobie Lewis poradził. Będzie miał DRS niestety za Lancem. Ale mam wrażenie, że Tio ma lepszą prędkość i lepsze wyjście z łuku. Dawaj na dohamowaniu. Tio, come on, come on. Pięknie. Zmniejszmy trochę agresję podczas uprzedzania, bo ja się obawiam, Tio, o ciebie trochę. A Lewis jest już pół sekundy za nami. Bardzo dobrze, my się zbliżamy do Lansa i do Pierre'a Gasly'ego. Zobaczmy sobie jeszcze raz powtórkę teraz, jak Tio poradził sobie z siedmiokrotnym mistrzem świata. Pięknie wyprzedzony Lewis. A teraz zobaczmy co u Alexa. Alex cały czas jest na 20 pozycji, ale oni utknęli teraz za Bottasem, który już nie ma DRS-u za McLarenami. Spróbujmy zaraz powyprzedzać również Alexem. Ładnie, Alex. Alex, podnieś agresję podczas wyprzedzania. No i zużyjmy teraz wszystko, co mamy. A Tio, ty podładuj sobie IRS. Włącz... Jaka przewaga prędkości nad Hasem, coś pięknego. Alex pięknie wyszedł z zakrętu. Nie, zostawmy jeszcze sobie. Guanyu przed nami i Valtteri. Widzieliśmy wyprzedzenie K-Maga na żywo, a teraz no zabieramy się. Zabieramy się za Guanyu Zhou. Guanyu Zhou wyprzedza właśnie Bottasa. To my się przynajmniej zabierzmy, żeby Walter nie miał w ogóle tutaj nic do powiedzenia. Dokończ, Alex, Alex, dociśnij. Udane, udane. Pięknie, pięknie wyprzedzony. I czy uda się jeszcze Guanyu Zhou? Dobra, oszczędźmy trochę. Może na następnym okrążeniu. Ale dwóch kierowców w krótkim segmencie toru. To dobra wiadomość, zwłaszcza, że Guanyu Zhou też nie ma jeszcze zasięgu DRS za McLarenami. Piastri, za Ricciardo wszyscy utknęli. Piastri, Ocon, Norris. Więc niedługo będziemy mogli ich spróbować dogonić. To ewidentnie Guanyu Zhou ma większe tempo. I też się do nich zbliża. Jeszcze nie ma DRS-u. Dawaj, Alex, teraz przyciśnij. Myślałem, żeby na tej poprzedniej nitce DRS, ale jednak nie. Dobra, teraz. Już tutaj po wewnętrznej. Pięknie, Alex. Dobra, ciśniemy tam teraz za maruderami z przodu. Trochę trzeba poograniczać zużycie.
Opony już znowu też się przygrają. Ale jesteśmy w zasięgu DRS potencjalnego. Dobrze, dobrze. Alex też się przebija. Tam Tio cały czas ma Luisa za sobą i jest tuż, tuż za Gaslym oraz Strollem. Trzeba podzyskiwać trochę IRS również u Alexa. Spróbujmy na tym okrążeniu podzyskiwać chłopaków. Chociaż Tio właśnie zrównał się z Pierrem Gaslym, więc Tio, wyprzedź Alpin. Dawaj, wyprzedzaj Alpin. Zobaczmy to sobie na żywo. Po zewnętrznej. No, no. Tam trochę Stroll blokuje, ale... Alex, ty zmniejsz agresję podczas wyprzedzania. Piękne wyprzedzenie. Alpin jest już za nami. Teraz zrównoważenie wszystko i neutralnie. Dobrze, dobrze. Tam Stroll jeszcze tuż, tuż. Tymczasem Alex tuż obok Okona. Dawaj, Alex. Zajmijmy się teraz Estebanem może. Spróbujmy przeatakować. Daniel jest wstrzymywany. Piastri sobie już poradził z Danielem. No, Alex. Alpin też jest piekielnie szybki i McLaren. Tio sobie nie poradził przed chwilą z Lansem. Dawaj, Alex. Jednak większą agresję dawaj. Dasz radę. Pięknie, pięknie, po wewnętrznej. Tam jeszcze Daniela wyprzeć? Wyprzeć Daniela, Alex. Dociśnij to. Okon tutaj się wpycha. O, nie. Nie, nie, nie. Mamy samochód bezpieczeństwa, nie. Dlaczego? Zawieszenie poważne, przednie skrzydło drobne, podwozie drobne. Uszkodzenia. Alex. No dobra, ale jest safety car, więc... Myślę, czy nie zjechać do alei serwisowej teraz. I chyba to będzie dobra decyzja, żeby zjechać jednak na opony pośrednie u Tio. Natomiast u Alexa, no... Musimy wymienić na pewno skrzydło przednie. Zobaczmy sobie, jak to do tego doszło. No nie, no ewidentnie wina Estebana. Błagam, nie może być kary dla Alexa. No też zjedź, Alex, ale to zawieszenie mnie bardzo mocno martwi. Myślę, że Alex będzie musiał być wycofany. Jeszcze pamiętaj o tym, żeby zmienić skrzydło. Dokładnie. Safety car, safety car. Delta positive. Copy. Oczywiście podzyskujmy wszystko. Got a car off. So watch for debris through that. Esteban, dwa wycofania w, tym, w ten weekend, no. Po co się tam wpychał? Tam nie było miejsca. Już byliśmy z przodu. Niestety Alex też ma przez to zniszczony wyścig. Zobaczmy sobie pit stop, bo teraz bardzo dużo kierowców. Właściwie wszyscy zjeżdżają do alei serwisowej. No i tutaj znowu to, że jesteśmy na ostatnim stanowisku, może nam zawalić temat. Ale musieliśmy zjechać. Dawaj, 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 dawaj. Wymiana szybka. O nie, jeszcze problem ze zdjęciem opony. No i wypuszczajcie, wypuszczajcie. Okon dostał karę. Tyle dobrego, że nie Alex, że Okon został uznany za sprawcę kolizji. Dobra, wyjechał, wyjechał.
No w jednym z ostatnich tych. Niestety Gasly jest przed nami, ale Lance Stroll jest za nami. Przedzieliśmy Astona Martina, chciałem powiedzieć Alfa Romeo. Przedzieliśmy Astona w boksach. To co fajnie, jest poprawa podobno w wypuszczaniu kierowców w takim korku i faktycznie było widać naprawdę, że lepiej to się zadziało. Norris też miał jakiś problem, jakąś przygodę. Valtteri Bottas chyba nie zjechał do alei serwisowej. Dobra, safety car zjeżdża, więc wszystko co tam mamy. Concentrate on that restart. Yep, copy. Jeszcze próbuję pobawić się ze strategią, żeby zobaczyć pod kątem opon, jak one są w stanie wytrzymać. Oczywiście pośrednie opony. Tu gdzieś ma padać. Okej, okay, będzie można trochę na nich przycisnąć. Dotyczy to zarówno Alexa, jak i Tio oczywiście. Dobra, zróbmy sobie restart. Matko, przejechali po nas. Zmniejszmy agresję podczas wyprzedzania. No kara Estebana nie cieszy mnie tak do końca. Okej, okay, no będzie musiał cierpieć to w kolejnym wyścigu, więc Alpin znowu będzie miał gorzej z punktami, ale... Wow. Jak się poustawiali. No i go, 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 go. Czy na pierwszym dohamowaniu uda się... Tak, udało się wepchnąć przed Pierre'a. Bardzo ładnie, Tio. A Pierre jedzie na softach. Lance Stroll na twardej mieszance. Interesujące. Verstappen też na softach. Oni na softach mogą mieć problem, żeby dojechać do deszczu. No zobaczymy, zobaczymy. Może być jeszcze interesująco. Już paliwo nam wróciło na normalny tryb, więc fajnie, możemy nadpalać na tym restarcie. I to pomimo tego, że deszcz przed nami jeszcze. Dobra, neutralnie na IRS-ie. Będziemy go potrzebować później, a tam Ferrari już po prostu odjeżdża, Tio. Tio nie będzie miał niestety DRS-u. Bottas wyprzedził Albona. No to tylko pokazuje, że nie będzie to dobra końcówka dla Alexa. Mamy DRS. A Tio już prawie 3 sekundy straty do Charlesa Leclerca. Mamy cały czas Tio Porsche, który broni się przed Pierrem Gaslym, ale ilość straty Alexa do Bottasa to już prawie 4,5 sekundy, prawie 5 sekund. Niestety, Alexa trzeba wycofać, te zniszczenia zawieszenia są zbyt duże i tylko gdzie się wycofywało bolid. No trzeba go po prostu wycofać, o właśnie tutaj, poważne uszkodzenie zawieszenia nam niestety wykluczyło wyścig. A przynajmniej możemy skupić się na Tio. Przykro mi, Alex. Tym razem nie twoja wina. No, nie do końca twoja. O. To jest Tio, Tio. 8 sekund straty do Ferrari. Lance Stroll wyprzedził przed chwilą Tio Porsche.
Zbliża się pora deszczowa, więc Dio może udać się odzyskać pozycję. Tu niedługo zacznie padać, więc to jest stosownie parę okrążeń. Tor ma być wilgotny, więc zastanawiam się, czy będzie potrzebne wrzucenie opon w pełni deszczowych. Raczej nie. No tio, naciskaj tam na lansa. Teraz ty będziesz miał DRS. Pięknie. Pamiętajmy, że las jedzie na twardej mieszance. Tam George Russell bardzo szybko też się zbliżył. Dociśnij jeszcze trochę. Niech cię goni, niech cię goni Lance. Zaraz ma padać, więc... Lance spadł do tyłu, zblokował koła. To nam pomaga. Ale już ciemno. No to zaraz lunie na pewno. Ojej, no zblokował. No ale tutaj niestety George Russell jest już tuż za Tio i no właśnie, już jest przed Tio, ale Tio walcz. Russell jedzie na miękkie mieszance, podobnie jak Hamilton. Zaczęło padać. Ale to powoli tylko wzrasta ilość deszczu. Przyciśnij Tio i spróbujemy zrobić jeszcze jedno okrążenie. George Russell zjechał do alei serwisowej, podobnie jak Hulkenberg i Stroll. Interesujące, oni wszyscy już teraz, którzy byli za nami, zjechali. Tio, ciśnij tam. Teraz my zjeżdżamy. Opony oczywiście przejściowe. Potwierdzamy, sprawdźmy jeszcze na czym wyjechali. Właściwie wyjadą ci pierwsi kierowcy, Russell i Hulkenberg na przejściówkach, więc Lance Stroll miał problem podczas pitstopu. Teraz Perez z Verstappenem, double stack. Podobnie jak Ferrari. Dawaj Tio. Coś na pewno Ferrari też straci w tej alei serwisowej, podobnie jak Max. A my poprosimy o szybką zmianę opon. Go. Fantastyczny pit stop. Za nami Hamilton, Gasly i Norris w alei serwisowej teraz. No i co? Tutaj Russell. Russell się zbliża. Gdzie wyjedziemy? Wyjeżdżamy przed George'em. Bardzo dobrze. Warto było zostać to jedno okrążenie dłużej. Teraz Tio, przyciśnij. Ja chyba wrzuciłem używaną mieszankę pośrednią. Przejściową, przepraszam. No trudno. Rozgrzaliśmy odrobinę te opony na mocnym naciskaniu. Jest to temperatura złapana. Możemy teraz trochę bardziej oszczędnie dla opon, bo już się zacząłem przegrzewać. Pozostało nam 30 okrążeń do końca. Tio cały czas przed George'em. Ilość wody powoli się zwiększa, ale jeszcze nie ma dramatu. Pod koniec wyścigu natomiast być może będzie trzeba włożyć w pełni deszczowe opony. Ale czy będzie to opłacalne? Chyba nie. Na pewno będziemy obserwowali, co konkurencja robi. 20 okrążeń do końca. Tio nadal przed George'em Russellem. 3 mm wody. I to jest ten pik, więc tutaj raczej w pełni deszczówki nie będą potrzebne. Bardziej się zastanawiam, czy tam jeszcze nie będzie potrzebnych softów do ubrania. 10 okrążeń do końca. Woda spada, tak jak mówiłem. Błagam, nie włączcie DRS-u, FIA. Nie włączcie DRS-u, nie pozwalam. Russell cały czas za Tio Porsche, który się świetnie broni. Ponaciskaj troszkę na paliwie Tio, żeby się urwać Russellowi. Ma bardziej zajechane opony. No, błagam, bo to jest na granicy DRS-u zaraz będziemy. Dobra, spadło. Pierre Gasly zjechał po opony. I Perez teraz zjechał.
Czyli oni przewidują, że tu już będzie trzeba mieć w pełni deszczowe opony najprawdopodobniej. Nie spodziewałem się takiej zagrywki na koniec. 6 okrążeń do końca. No strata jest duża. Wjechalibyśmy gdzieś w okolicach 10 pozycji. Mamy 6 pozycję. Fenomenalną pozycję jak na nas. Na chwilę obecną. No ale skoro... No na czym Gasly wyjeżdżasz? Gasly wyjechał na w pełni deszczowych. Dobra, zakładamy deszczówki. Skoro wszyscy teraz zjeżdżają do alei serwisowej, my również. Perez, Alonso. Teraz Carlos Sainz zjechał. Zjeżdżamy. Russell również. Że pojedynek w alei serwisowej. No panowie, spiszcie się, spiszcie się. I go, go. Nie, 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 nie. Nie. Dobra, go, 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 go. 8 ponad sekund. No George strasznie nam odjechał przez to. Niko teraz pewnie zjedzie, bo tutaj już jest tor na 4 mm deszczu, więc to już jest tor na w pełni deszczowe opony. Niko w alei serwisowej. Lewis Hamilton wyjeżdża. Dawaj, Tio. Wyprzedź Lewisa. Będziesz przed nim, tak? Nie, nie. Nie jesteś przed nim. Ech, ten błąd na razie kosztuje nas 2 pozycje. A jeszcze 3 okrążenia do końca właśnie. Spróbujmy trochę przycisnąć. Chociaż te opony już zaczynamy przegrzewać. Ale spróbuj, spróbuj, Tio. Może znowu udać się wyprzedzić 7-krotnego mistrza świata. Lewis, popełnij błąd. Dobra, nic z tego. Mamy poważne przegrzanie opon. Nie ma to najmniejszego sensu. Przewaga nad Niko jest naprawdę wystarczająco duża, a tutaj... No z Mercedesem jeszcze nie możemy walczyć, tak? Jeszcze sobie nie poradzimy tak łatwo. Ostatnie okrążenie. No błąd w alei serwisowej kosztował nas 2 pozycje. Niestety, no to jest coś, czego nie jesteśmy w stanie w żaden sposób przeskoczyć. Brawo, Sergio. Ale i tak, Tio Pursze, 8 pozycja. Now that's a really fantastic result for the Williams driver. There wasn't too much expectation on them today, but they fought hard and found themselves in the points. And you love to see this. The whole team celebrating this magnificent result. No stranger to the podium, the Mexican driver now takes his place after another remarkable race. Win number 5 is in the bag. They pulled out all the stops, pushing hard to earn that victory. A sea of smiles all around. They're on top of the world, here in Zandvoort. Now, Karun, no doubt there'll be a lot for the teams to process after that race, but how do you think the Williams team are feeling? It was a strangely mixed weekend for them. We saw one driver put in a strong performance, but it was a different story for the other. Definitely positives there, though. And that then marks the end of events here at Zandvoort. We now look ahead to the next round in Monza in Italy. The Temple of Speed is waiting, and the teams will be ready and raring to go. Tak, przed nami Monza i będą nowe silniki u
Alexa, wiadomo, Tio będzie zimno używanych. Naprawdę i tak świetny wynik Tio Purszem pokaże. Po drugim treningu byłem pewien, że wyścig jest spisany na straty, a mimo wszystko ósma pozycja i żałować tylko należy tych błędów na pit stopach. I to Tio miał dwukrotnie, dwa tylko punkty mniej niż Aleksander Albon. No mielibyśmy 48, to nadal byłaby duża strata. 19 punktów straty do McLarena, ale 25 punktów przewagi nad Alpine. To są dobre wyniki moim zdaniem. Idzie ok. Najszybszy pit stop u Tio Pursze i tak, ale no właśnie, jak spojrzymy, to Tio miał dwa razy błędy podczas pit stopu swojego. Gdyby nie one, kto wie, może skończylibyśmy przed Mercedesami. I 17 skutecznych obron Tio Pursze. Alex w swoim wyścigu też miał 4 z kolei wyprzedzania udane. 8,5 miliona wiadomo na części silnikowe wydane. Na szczęście one nie zostały rozbite, bo to nie ten. Tutaj całkiem sympatyczne premie. Zmodernizowaliśmy symulator CFD i zakończyliśmy produkcję tylnego skrzydła, ale pierwsze co idziemy to oczywiście powkładać nowe części w bolidach, czyli sekcje boczne u Tio. Już nam się powoli kończą. Podwozie. Jeszcze trochę mamy, ale to też jest już końcówka. Jak z zawieszeniem? Co? To też jest dramat. No nic, musimy opracować nowe części samochodowe, a właściwie wytworzyć je. Stronki boczne jeszcze tworzymy. Ale to nie stronków bocznych nam brakowało, prawda? To sekcje boczne były. Tak, sekcje boczne, dobra. I zawieszenie. Dobra, to wyprodukujmy zawieszenie. 900 tysięcy. No i sekcje boczne. Dobra, 4 niech idą. Zapomniałem, że zarząd był obecny na naszym Grand Prix, a poszło nam dobrze, są zadowoleni, więc zwiększone zaufanie wywarło duże wrażenie na członkach zarządu. Cieszy mnie to niezmiernie. I chcecie być jeszcze na Monzie? Sponsorzy VIP. Zatwierdzamy! Będą płacić więcej albo mniej, przekonamy się. Miejmy nadzieję, że więcej. Okay, kończyliśmy badania zawieszenia na przyszły rok. Jak my tam z limitem kosztów? Jeszcze mamy 31,5 miliona. Topnieje to w oczach. Przydałoby się zachować znowu 8,5 miliona dla Tio jeszcze gdzieś tam pod na koniec sezonu. Robimy właśnie projekt sekcji bocznych, a ja rozpocząłem produkcję sekcji bocznych starego typu. Dobra, anulujmy to. 1,2 mln nam zwrócą. No fajnie było, gdybym mógł zlikwidować na przykład tylko produkcję 3, tak? I ani 4. No ale dobra, anulujmy projekt. Wytwórzmy sobie jedne sekcje boczne. Przepaliłem prawie 800 tysięcy, przepraszam, dokładnie 800 tysięcy właśnie. Zaprojektujmy sobie, a to już na przyszły rok, zróbmy sobie badanie. Podwozie. Widzimy się zaraz. Albo nawet przeczekamy całość. Nie mamy CFD, nie mamy godzin w tunelu aerodynamicznym.
Na pewno zależy nam na redukcji oporu powietrza na maksa, bo chcemy tutaj zwiększyć sobie prędkość. Chłodzenie silnika w ogóle nas nie interesuje na chwilę obecną, no i tak wzrośnie. I podkręćmy sobie jeszcze przepływ może powietrza. O właśnie, prędkość najwyższa czy wysoka prędkość pokonywania zakrętów. Dobra, przepływ powietrza na maksa. No i 700 tysięcy za ten projekt. Potwierdzamy. Słuchajcie, przed nami Grand Prix Włoch, tak? Jesteśmy po Grand Prix Zandvoort. Spodziewałem się po drugim treningu naprawdę, że będzie dramatycznie. Tio bardzo fajnie wykręcił, Alex. Alex miał katastrofę, ale tym razem to nie była jego wina, więc nie możemy na niego zwalać. Przed nami Włochy, więc będzie miał całkowicie nowy silnik. I miejmy nadzieję, że Alex tym razem z niego skorzysta i zrobi kawał dobrej roboty. A cóż, no, jeżeli chodzi o kierowców... Oczywiście mamy scouting, ale zależałoby mi na tym, żeby móc porozmawiać sobie któregoś pięknego dnia ponownie z Pierrem Gaslym. No, na chwilę obecną nie jest zainteresowany, natomiast wiadomo, no, jest weekend wyścigowy. Carlos Sainz no, też nie jest zainteresowany, raczej wątpię. Ale za 4 miesiące kończy się jego kontrakt, więc to jest interesujące. Carlos, no ale tak, nie będziesz z nami rozmawiał. Nie będziesz z nami rozmawiał, bo masz inne zobowiązania na ten weekend wyścigowy. I negatywnie oceniasz nasz zespół. Dzięki, dzięki. No dobrze, słuchajcie, jeszcze raz. Ja wam za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję, ponieważ no, ten odcinek już będzie powoli dobiegał końca. Ja przepraszam za to, jak się wydarzyło z dźwiękiem, ale mam nadzieję, że wam to nie przeszkadzało. Do następnego. Dzięki, cześć.